Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj będziemy tuningować motocykl. Pierwszy raz będę tuningował motocykl, jest to Vindicator. Motocykl, który niespecjalnie mi się podoba z wyglądu, no ale ma jedną bardzo fajną funkcję, to że ma nitro. Ma ten system KERS, który ładuje się podczas ładowania i mamy taki dodatkowy dopalacz jakby. Znaczy niby to jest taki system elektryczny czy coś takiego. Tak czy inaczej możemy sobie przyspieszać i widzimy takie dodatkowe pomarańczowe czy żółte pole na mapce. Wy tego nie widzicie. O, dokładnie tu, o tutaj. Widzicie takie pole? To znaczy, że teraz mamy naładowany ten system KERS. Jeśli właśnie nacisnę, nie wiem, tu chyba na klawiaturze to jest E. Tak, na klawiaturze to jest E. Na padzie to wciskamy jedną gałkę, pyk. I mamy taki dopalacz. Drugą cechą tego samochodu, bo nie można powiedzieć, że to jest zaleta, jest cena, bo jest to chyba najdroższy motocykl, jaki jest w grze. Nie wiem, czy tutaj go znajdziemy. Kosztuje chyba, tak jest, 630 000 dolarów. No to hej, za taką cenę to powinniśmy mieć prawdziwą torpedę. Tak, to powinien być naprawdę najszybszy samochód w grze, ale czy tak jest? Nie samochód, tylko motocykl. Będzie mi się to pewnie mieszało, bo ja zawsze tuninguję samochody. No i tak z przyzwyczajenia mówię. Już pewnie. No, ale jeśli chodzi o to przyspieszenie, ja tak próbowałem sobie sprawdzić, czy rzeczywiście coś się tutaj polepsza, czy to jakoś działa. Coś tam działa. No ale jeśli chodzi o takie przyspieszanie już na prostej drodze, bez tego systemu KERS, no to wychodzi tak sobie. I tak samo jest właśnie nie najlepiej z prowadzeniem. Na zakrętach takie motocykle jak Bati 801 potrafią skopać dupę. No ale zobaczmy opcje tuningowe w tym motocyklu. Więc tak, możemy sobie kupić oczywiście pancerz, kupimy sobie hamulce, może teraz ten motocykl będzie lepiej jeździł. Wydechy. No i patrzcie, tu mamy nawet kilka opcji tuningowych, no nie? Możemy sobie dać z dwóch stron rurę wydechową. A taka tutaj, ja wiem, czy pasuje. Możemy sobie wybrać spośród kilku i też jakoś dostosować ten motocykl, no nie, do swoich upodobań. Mnie się podoba ten z włókna. No nie możemy dać z włókna pojedynczego, wolałbym pojedynczy. O, w ten sposób. Ale niech będą te podwójne i już. Owiewki. Wow! Karbonowa owiewka. Ja wiem. Mnie się podoba właśnie to, że ten motocykl jest biały, a ta karbonowa troszeczkę uniemożliwi mi malowanie tego motocykla. Boże. Przedni błotnik. No tutaj można tylko dodać te elementy z włókna węglowego. To mi się niespecjalnie podoba. Wolę jednak, żeby miał ten swój taki kolorek. Myślałem, że będziemy mieli taką opcję, że całkowicie usuniemy tą owiewkę z przodu, ale to jest jakoś sprzężone z lusterkami, no nie? Zobaczcie. Że tutaj są od razu te lusterka. Ja wiem, czy ktokolwiek coś przez nie by widział, tak od góry. Raczej słabo, co? Ok, jedziemy dalej. Co my tu mamy? Oczywiście tablica. Moja ludzkowa. Pyk. Lakierowanie. No i ja sobie tu wybrałem lakier biały wcześniej. Mogę chyba perłowy. O, a to ciekawe. Moment, czemu nie mogę... Metaliczny, no przecież mam metaliczny. Dziwna sprawa. O, teraz mogę, ok. To było dziwne. Miałem dosłownie ten kolor, a nie chciało mi perłowego zrobić. Dobrze, no to co? Wybierzemy sobie jakiś perłowy. Chcę go właśnie takiego jasnego mieć. Podoba mi się w bieli, chociaż szybko się brudzi, jak się właśnie jedzie gdzieś po bezdrożach. Ale tutaj tego dodatkowego koloru w ogóle nie widać. Zobaczcie. Pierwszy raz modyfikuję motocykl, ciekawe jak to wyjdzie. No tutaj dużo zrobić nie możemy w stosunku do samochodów. Jednak są to takie pojazdy, gdzie mniej mamy tych elementów do modyfikacji. A może spróbujmy jakiś inny kolorek, tylko jasny jakiś, no. Taki szpitalny niebieski? Nie, lepiej nie. Taki nie. No ten biały był spoko. Różowy, tak. Moment, coś tutaj znajdziemy, może. Nie, tu już są czarne, no tylko ten biały, no tylko biały mi się podoba, nie ma opcji. Możemy tu nałożyć emblemat ekipy. Chyba na niewielu motocyklach możemy, na tym tak, no ale zobaczcie jak to wygląda. Można by zrobić emblemat, który by pasował specjalnie do tego motocykla, ale kto tak będzie robił? No bez przesady. Emblemat wygląda tak sobie, moim zdaniem słabo. Torby. Możemy sobie założyć torby dodatkowe i z torbami wygląda bardzo ciekawie, bo prawie się robi z tego motocykl policyjny, prawda? Podoba mi się, niech zostanie. Możemy sprzedać za 390 000 obecnie. Cyk, skrzynia biegów i turbo. Koła można zmienić, no tak, jak prawie w każdym motocyklu. Przednie koło. Chromowane możemy wybrać, ale chromowane tutaj jeszcze sobie nie odblokowałem, takich darmowych. Patrzę, które by tu wybrać. Czy takie pełne, czy jakieś szprychowe. Ja wiem, to jest taki statek kosmiczny. Pełne by pasowały. Takie dajmy. Cyk. A z tyłu, bo tu możemy oddzielnie sobie oczywiście felgi dobierać. A z tyłu może dajmy pełne, co? I zmienimy zaraz kolor, o ile się da. Można kolor zmienić. Całe szczęście. No to dajmy kolorek sobie. Moment, a... Aha. Białe czy czarne jakieś? Myślę, że czarne by były takie najstosowniejsze, co? Antracytowa czerni. Projekty opon? O nie. Nie, no chyba takie coś nie pasuje. Piszcie w komentarzach, czy dalibyście takie opony niestandardowe. Wątpię. Okej. Dym spod opon. Czarny. Wiecie, że ja posprzedawałem sobie dużą część moich samochodów i w ogóle pojazdów w garażach? Ej, teraz wygląda fajnie z tymi torbami. Bo tak wcześniej mieliśmy ten przód taki strasznie duży, a teraz te torby jakoś zrekompensowały tą dysproporcję, co nie? I wygląda to nawet całkiem ciekawie. A jestem ciekawy, bo tutaj jest nóżka. Ciekawe, czy jak zatrzymamy nasz motocykl, to czy... Nie, nóżka się nie rusza, on po prostu sobie tak stoi w powietrzu. A szkoda, że tej nóżki nie możemy tutaj tak ustawić, jak zsiadamy, prawda? No ale działa ten system KERS, ja tak sprawdzę tylko, jak tym motocyklem się teraz jeździ po tuningu. No na pierwszy rzut oka, wyczucia, ciężko wyczuć jakąś taką różnicę, to dopiero na wyścigu będzie widoczne. Ja trochę tym motocyklem już jeździłem, żeby mniej więcej móc wam cokolwiek o nim powiedzieć. No i muszę przyznać, że nie jest jakiś imponujący, chociaż wydaje mi się, że teraz lepiej skręca. No, po tym tuningu myślę, że zdecydowanie lepiej sobie radzi na tych zakrętach, przy skręcaniu. Ale te torby są zajebiste, naprawdę, to jest taki motocykl policyjny, ja bym teraz powiedział. I jeszcze w takim białym, ładnym kolorze. Ciekawy jestem, czy kolor torby by się zmienił razem z tym drugim kolorem, czy to jest w kolorze podstawowym te torby. Ale bardzo, bardzo mi się podobają, wiecie, naprawdę. Aż chyba stanie się to jeden z moich ulubionych motocykli. Tylko słuchajcie, czy ktokolwiek z was kupiłby motocykl za 630 000 dolarów w tej grze? Obawiam się, że nie ma takiego niezdrowego człowieka jak ja. Może ktoś tam się skusił, żeby sprawdzić z ciekawości, tak jak ja. Ale no... Osiągów imponujących nie zauważyłem. Ten system KERS, no oczywiście używamy go tylko i wyłącznie do przyspieszania, no bo prędkości maksymalnej on nie zwiększa. Mogę wam zresztą zademonstrować, o ile się rozpędzimy o własnych siłach do maksymalnej prędkości. Tutaj mamy zegar elektroniczny, 120 mil na godzinę, 121 z górki, no i nitro. O! A jednak coś tam zwiększył, do 130 nawet się rozpędziłem i ta prędkość spada, czyli ten system KERS troszeczkę na kilka sekund zwiększa nawet prędkość maksymalną, no to jestem zaskoczony, tylko no myślę, że i tak bardziej opłaca się go, czy bardziej warto używać tego systemu na przyspieszenie, jak tam gdzieś wyjedziemy z zakrętu, albo jak no po prostu musimy ruszyć z miejsca, tak? To ten system będzie wtedy lepiej działał, szybciej nas rozpędzi do tej prędkości, powiedzmy tam maksymalnej, czy jakiejś tam wyższej, nie? No. Tak samo jest w różnych tam grach wyścigowych, Need for Speedach, gdzie mamy do dyspozycji nitro, czy ogólnie jakieś przyspieszenie, to warto właśnie używać zawsze po to, aby sobie przyspieszyć szybciej, no nie? Bo tak przy pełnej prędkości to w ogóle nie ma sensu. Mówię wam, jeżdżę trochę w te wyścigówki, to wiem. Dobrze, wiecie co, chodźmy teraz może na jakieś wyścigi i sprawdzimy ten motocykl w akcji, co? No i dobra, startujemy wyścig, zobaczymy co wzięli przeciwnicy, jest to wyścig bezkontaktowy po mieście i tutaj myślę, że będziemy mogli sprawdzić właśnie przyspieszenie Vindicatora. Widzę, że sporo osób wzięło Bati 801, oczywiście świetny wybór, świetny motocykl, najlepszy moim zdaniem. Aha, nie ma tutaj systemu KERS na wyścigach, niestety. Także będę bazował tylko na... Zobaczcie jak mnie Bati zostawiły. No tam same Bati jeżdżą. No i Bati dużo lepiej skręcają. Kurczę, to jest naprawdę chyba jeden z najlepszych motocykli do wygrywania właśnie takich wyścigów jak ten. Zobaczymy czy coś ten Vindicator da radę. No widzieliście przyspieszenie, widzieliście start. No bez przyspieszacza nie możemy na wyścigu to używać akurat. No bez przyspieszacza jest słabo. Ja myślę, że może na wyścigu kontaktowym da się użyć tego KERS-a, bo wydaje mi się, że gdzieś na którymś wyścigu ja to użyłem. No i okej, startujemy. Tym razem wyścig kontaktowy. Znowu ten sam. Sprawdzimy teraz jak z perfektem uda mi się ruszyć. Czy ich wyprzedzę, czy nie. I zobaczymy przede wszystkim, czy nie mam KERS-a. Spoko, a myślałem, że właśnie... A nie, teraz ruszyłem razem, prawie że razem z Bati. No ale znowu, prowadzenie jest tutaj lipne. No i nie ma KERS-a w wyścigach, to bez sensu tym motocyklem jeździć, no bo co, wjeździe z powodnej i tak Bati będzie lepsze na zakrętach, a nie musimy w nim używać dodatkowo jakiegoś tam przyspieszacza, żeby szybko jeździć, no bo motocykl mało straci prędkości na zakrętach, a ten... Nie dość, że będzie tracił na zakrętach, to jeszcze będzie trzeba hamować, żeby uzupełnić tego dopalacza, więc to jest takie... właśnie. No ale... No jakie są zalety? Jesteście w stanie mi powiedzieć o jakichś z takich wyjątkowych zaletach tego motocykla, oprócz takiego, że jest to dosyć niepowtarzalny pojazd, z tego względu, że jest drogi i nieopłacalny. No ja nie potrafię jakby teraz znaleźć takich, poza tym systemem KERS, który no jest troszeczkę niepotrzebny, no nie? Oczywiście dalej jest to motocykl, który można wygrywać, widzicie, że osoba przede mną jechała właśnie też Vindicatorem i co? No i sprawa wyglądała tak, że poleciała na ścianę. Nie mogłem nic zrobić. Ja też się prawie w to rozbiłem, gdybym ostro nie hamował. Udało mi się wyjść na prowadzenie teraz. Myślę, że jak dobrze pojadę, to uda mi się utrzymać, chociaż goni mnie właśnie drugi Vindicator. Czy rzeczywiście jest to taki szybki motocykl? Ponoć najszybszym motocyklem, który zresztą z wyglądu przypomina troszeczkę Vindicatora, jest właśnie Hakuchou, tak? Kurczę. Pod względem prędkości maksymalnych Hakuchou jest ponoć najlepszy, ale Vindicator ma tego KERS-a, no trzeba by było też przetestować, oba te motocykle jakoś skonfrontować, prawda? No ale moim zdaniem, no zobaczcie jak to wygląda, no. Wygrałem teraz wyścig, a myślę, że jakby tamte osoby lepiej jechały Bati, to też by miały szansę wygrać go. Ciężko stwierdzić, no, jakie są zalety tego pojazdu. Moim zdaniem tylko to, że jest unikalny i ewentualnie fajnie wygląda z tymi torbami, bo mi się podoba. Ale piszcie w komentarzach, co o nim myślicie. Czy macie go, czy jeździliście, czy testowaliście, czy ma jakieś dodatkowe funkcje? No bo różnica w cenie jest ogromna i jest jeszcze jeden motocykl, który posiada KERS-a. Jego się odblokowuje wraz z postępem w napadzie, chyba Pacific Standard. Zobaczcie ile Bati jest, o tu mamy Hakuchou za 82 000. Ten motocykl jest bardzo szybki, a Bati 801 mamy za 15 000. Rzeźnia, po prostu rzeźnia. A Bati jest świetny motocykl. A jest coś, a Lektro to był, dobra, Lektro jest drogi. Jest jednak drogi, kosztuje 750 000 dolarów, czyli nasz... motocykl dzisiejszy jest troszeczkę tańszy, no ale czy Lektro jest też warte swojej ceny? No możemy w sumie przetestować, tylko czy ja mam gdzieś miejsce w garażu? Nie, tu nie ma, może tu? Nie mam. Nie mam miejsca, no to sorry. Sorry Lektro, nie kupię cię dzisiaj. I bardzo dobrze, bo ten cały KERS to jest jedno wielkie, moim zdaniem, oszustwo. Po tuningu niewiele się tu zmieniło oprócz toreb. Parę rzeczy możemy zmienić, tylne końcówki wydechowe, torby dodać, troszeczkę kolory, tak? Możemy dodać nawet swoje logo ekipy, no i tyle. Nic szczególnego. Motocykl rzeczywiście troszeczkę lepiej się prowadzi po tuningu. Jest to wyczuwalne, ale znowu też jest podsterowny, czyli wywala go na zewnętrzną stronę zakrętu, czyli na przykład w ścianę, jak mnie kilka razy. Ogólnie nie polecam. Kupcie sobie coś fajniejszego za tą kasę. Dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.